Dzień dobry, z tej strony Wojciech, a ja witam Was w kolejnym takim materiale, trochę historycznym, trochę nie. I szczerze Wam powiem, że zastanawiałem się nad tym, czy w ogóle robić ten materiał, ale stwierdziłem, że mimo wszystko, nawet pomimo swojej takiej dość szczątkowej w tym jednym konkretnym zakresie wiedzy, ale bądź co bądź, stwierdziłem, że zrobię ten materiał, a i to z takiego czystego serca, ponieważ uważam, że warto. Uważam, że warto ten materiał zrobić. Słuchajcie, niedługo jest 11 listopada. Jako, że wypada on konkretnie w poniedziałek, a ja ten materiał nagrywam 8 listopada, więc wy możecie sobie ten materiał odpalić właśnie 11 listopada albo wcześniej, zależy kiedy wy zechcecie ten materiał obejrzeć. To tylko i wyłącznie od Was zależy. Tak czy siak, słuchajcie, 11 listopada jest dla nas, dla Polaków, dniem szczególnym, ponieważ to właśnie wtedy nasz kraj odzyskał niepodległość po 123 latach niepodległości. Bo jak wiadomo, nasz kraj został podzielony na trzech zaborców, na Prusy, Austrię i Rosję. Natomiast w 1914 roku pojawiła się, bądź co bądź, nadzieja na odzyskanie niepodległości, a mianowicie zamach stanu w Sarajewie, zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie i jego małżonkę, co spowodowało szereg, można by to nazwać, i komplikacji, i sojuszów na arenie politycznej w Europie. I była to również po części zalążek powstania nowych państw, między innymi Polski. Jako, że sytuacja w przeciągu miesiąca z takiej spokojnej, mogłoby się wydawać wręcz, Europy, gdzie tak mimo wszystko nie było, w ciągu miesiąca zmieniło się to diametralnie o 360 stopni. Od dłuższego czasu było wiadomo, że bądź co bądź w Europie musi wybuchnąć wojna, bo tak naprawdę wszystkie państwa europejskie się na nią szykowały, ale to zamach arcyksięcia w Sarajewie spowodował, że ten wielki kocioł, którym była Europa, który tak naprawdę nie wytrzymywał ciężaru ogniska, musiał w końcu wybuchnąć, para musiała w końcu ulecieć i tak też się stało. Jak wiadomo, pierwsza wojna światowa to dla Polaków dość trudny okres, no bo z jednej strony kraj podzielony na trzech zaborców i jak wiadomo, no każdy zaborca chciał w jakiś sposób sprawić, aby Polacy służyli właśnie w ich armii. Jak wiadomo, Polacy walczyli nie tylko z wrogiem, ale również ze swoimi braćmi z innych zaborów. Tak między innymi było, kiedy Rosjanie stworzyli własne oddziały polskie, obiecując im po wygranej wojnie własne państwo, ale pod warunkiem, że Rosjanie też będą w tym państwie niejako brali czynny udział w polityce nowo odrodzonej Polski. Tak samo było przy
tak zwanym pakcie dwóch cesarzy, chyba z bodajże 1916 roku, jeśli się nie mylę, ale tutaj możecie poprawić mnie w komentarzach. Oraz tak samo było w Austrii, gdzie tam tworzono również oddziały polskie. Ale oddziały polskie tworzono również we Francji. Tak zwana Błękitna Armia generała Hallera. Polacy, bądź co bądź, ale walczyli też w 1918 roku i tutaj naprawdę niewiele osób o tym wie, ale jeśli znacie film, który nazywa się Zaginiony Batalion i tam w pewnym momencie jeden ze schwytanych poruczników przez Niemców poruczników amerykańskich mówi, że naprzeciwko siebie mają Polaków, mają Amerykanów, mają Żydów oraz parę innych nacji, których nie mają zamiaru się poddać. I jest w tym prawda. W filmie, co prawda film Zaginiony Batalion opowiada właśnie o tytułowym zaginionym batalionie w Lesie Argońskim, gdzie to owy batalion poszedł do ataku, natomiast zarówno z jego lewej, jak i prawej strony mówiono im, że są sojusznicy, w rzeczywistości ich tam nie było, przez kilka dobrych dni siedzieli, można powiedzieć wprost, że byli takim wrzodem na niemieckiej dupie, ponieważ no akurat Niemcy w tym do zgniecenia tego batalionu, do wypchnięcia ich i odzyskania tego straconego terenu musieli naprawdę przeznaczyć dość ogromne środki, a pamiętajmy, że to rozegrało się na miesiąc przed zakończeniem I wojny światowej. I bądź co bądź, Niemcy powoli przegrywali, powoli tych środków było do prowadzenia wojny coraz mniej, więc z reguły, no, żeby zniszczyć ten batalion, Niemcy musieli bądź co bądź ogromne środki wyłożyć. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że z tego, co się dowiedziałem w owym batalionie, służyło około 10 ludzi, którzy mieli pochodzenie polskie, bądź było Polakami z krwi i kości, którzy z różnych tam względów nie zdążyli dostać się, bądź też nie mieli okazji dostać się do Błękitnej Armii generała Hallera. I mówię tutaj o tym z tego względu, że naprawdę niewiele ludzi wie o tym, że ta dziesiątka Polaków, bądź też ludzi polskiego pochodzenia walczyła w tym lesie, brała udział w walce tytułowego zaginionego batalionu, który taki zaginiony do końca nie był, ale nie o tym. Jako że 1918 tak naprawdę nie kończył wojny. By, co prawda było zawieszenie broni właśnie 11 listopada. W różnych krajach Dzień Odzyskania Niepodległości jest obchodzony w zupełnie innych dniach. Na przykład 4 lipca w Stanach Zjednoczonych. My mamy 11 listopada. I Stany Zjednoczone są nam wdzięczni za tą niepodległość. I tam jest cała masa pomników, jeśli chodzi o wkład Polaków w odzyskanie przez Amerykanów niepodległości, za co powinniśmy być im bądź co bądź wdzięczni, ale powinniśmy być im również wdzięczni za to, że po I wojnie światowej, pamiętając o nas, Amerykanie właśnie wstawili się za nami, uznali, że Polska to też musi odzyskać niepodległość, musi być państwem, że musi się odrodzić na mapie Europy.
I w jednym z punktów ówczesnego prezydenta Woodrowa Wilsona, a konkretnie w punkcie 13, jest tam zawarte kilka zdań, między innymi odnośnie Polski. Polski, która, i tutaj należy podkreślić, ma mieć dostęp do morza. I za to właśnie powinniśmy Amerykanom dziękować, że w tym ich punkcie był właśnie owo wspomniany dostęp do morza. Ponieważ, jak wiadomo, Morze Bałtyckie, a co za tym później idzie cały Ocean Atlantycki, to okno na świat. Jeśli masz morze, dostęp do morza, które później ma dostęp do czegoś innego, tudzież łączy się z innymi państwami, na przykład z Norwegią, ze Szwecją, z Finlandią, z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej, no to mamy handel. Jak mamy handel, to miasto się rozwija. Jak miasto się rozwija, to kraj też się rozwija. Ale wróćmy do 1918 roku, do 11 listopada. Polska odzyskała niepodległość. Mówi, to jest konkretna data o tym, że Piłsudski przyjechał do Polski wraz z pewnym generałem. Tutaj nie będę o nim wspominał, gdyż uważam, że zasługuje owy generał na zupełnie inny materiał, ale jeśli chcecie owy materiał o tym tajemniczym generale, który do końca taki tajemniczy nie był, z pewnego powodu, to napiszcie bardzo mi proszę w komentarzach, czy byście chcieli. Ale wróćmy. Piłsudski wraca do Polski, przyjeżdża do Warszawy i Polacy cieszą się, że mamy własny kraj. To teraz trzeba go odbudować. Ale zanim to trzeba pamiętać, że na pewnym terenie w Polsce wybucha powstanie Wielkopolski, które jest wygrane. I tutaj pytanie do was. Czy na lekcjach historii, bądź też czy to w rozmowach ze starszymi, czy to przeszukując internet, kiedykolwiek natrafiliście na coś, na jakieś powstanie, w którym Polacy wygrali? Zapewne nie. Ponieważ my jako naród mamy tendencję do tego, że wychwalamy, wiecie, te bitwy, które wygraliśmy albo przegraliśmy, ale dzielnie walczyliśmy. Na przykład powstanie warszawskie, powstanie styczniowe i powstanie listopadowe. Oraz całą masę innych powstań, bitew, tak jak bitwa pod Grunwaldem, bitwa pod Chocimiem, obrona Jasnej Góry. My się tym szczycimy, że część z tych bitew wygraliśmy, część sromotnie przegraliśmy, ale biliśmy się dzielnie. Tylko o tym jednym konkretnym powstaniu wielkopolskim jakoś nie chwalimy się. Jakoś tak w pamięci Polaków uważa się za zbyteczne, za takie, które nie warto poświęcać uwagi, a myślę, że jednak bądź co bądź warto, ponieważ powstanie wielkopolskie na terenach Poznania i okolic sprawiło, że w nasze ręce praktycznie bezkrwawo to powstanie zostało wygrane. Rozbrajaliśmy Niemców, przez co dotrzymaliśmy masę sprzętu, takiego jak karabiny, jak działa, karabiny maszynowe, amunicja, chociażby umundurowanie, które później nam się przydało. Tak więc to, te rzeczy w pewien sposób to powstanie pomogło nam obronić odzyskaną niepodległość, bo pamiętajmy, że praktycznie kilka miesięcy później
ze wschodu nadchodzi cała masa czerwona, której zadaniem jest zalać całą Europę komunizmem. Bo musimy pamiętać, że w 1917 roku w Rosji dochodzi do wybuchu rewolucji. Rewolucja, Lenin i jest tam walka pomiędzy tak zwanymi białymi, którzy chcą powrotu cara, oraz czerwonymi, którzy uważają, że rewolucja musi całkowicie odmienić ludność, mentalność Rosjan, że carat jest zły, niedobry, a komunizm, klasa robotnicza to super pomysł i jeśli komunizm wygra, wszystkim będzie żyło się zdecydowanie lepiej. A skoro nam w Rosji się uda, to musimy zanieść tą rewolucję również do Europy, aż do Francji, do Hiszpanii, do Portugalii, bo wtedy wszyscy będą szczęśliwi. Jak pomyśleli, tak też chcieli zrobić. Z naciskiem na słowo chcieli, ponieważ na drodze stanął im pewien w tamtym okresie mało znaczący kraj, który ledwo co odzyskał niepodległość i którzy Rosjanie uważali, że będzie bardzo łatwo przeorać i stwierdzić, że to jest nasze i po prostu przez te tereny zwyczajnie sobie, jak gdyby nigdy nic, przejść. A tym nowym krajem, który odzyskał niepodległość, była Polska. Polska, która zaczęto odbudowywać. Jako, że byliśmy pod trzema zaborami, trzeba było z powrotem odbudować wspólną walutę. Bo mieliśmy aż trzy. Mieliśmy mark niemiecki, mieliśmy rubel i monetę austriacką, którą nie pamiętam jak się nazywała, po prostu nie jestem w stanie nawet przypomnieć sobie, tudzież konkretnie znaleźć, jaka moneta była używana w czasie zaboru w Austrii. Dlatego tutaj serdecznie przepraszam Was, bardzo przepraszam, nie przyłożyłem się do tego, dlatego proszę o wyrozumiałość. Ale trzeba było też odbudować gospodarkę. Ponieważ trzech zaborców i każdy z nich miał zupełnie inną gospodarkę, więc trzeba było z tych trzech gospodarek stworzyć jedną, ale taką, która przyniosłaby nam korzyść. I to kolejna rzecz. Dalej. Prawo. Trzech zaborców, trzy różne prawa, trzeba było utworzyć nowe, takie, które by pasowało wszystkim. A wiadomo, że jeśli coś ma pasować wszystkim, to nie pasuje nikomu. Więc starano się utworzyć takie prawo, dla której większość zaakceptuje. I w trakcie, kiedy te programy się tworzyły i tak dalej, przyszedł wielki czerwony dziad z sierpem i młotem na czerwonej szmacie i stwierdził, że przyniesie nam komunizm. I w 1919 roku wybucha wojna polsko-bolszewicka. Polacy, broniąc własnego, ledwo dopiero co odzyskanego kraju, dopiero co odzyskanej niepodległości, znów muszą walczyć. Znów muszą się bić o nią. Znów muszą bić się o własny kraj. I w rezultacie czego zostaje powołanych prawie 1,5 miliona ludzi pod broń, zarówno kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku i z różnych warstw społecznych, którzy ciesząc się na odrodzony kraj, muszą znowu walczyć, więc postanowili tym razem walczyć nie z Niemcami, nie z Rosją, ale z bolszewikami, którzy chcą
ich kraj znowu przeorać, znowu zniszczyć, znowu zabrać i wprowadzić coś jeszcze gorszego niż carat. I wszyscy razem z Piłsudskim postanowili zacząć walkę z czerwoną hołotą, z czerwoną zarazą, która na bagnetach i budionówkach chciała nam przynieść komunizm. A jak wiadomo, komunizm jest tak samo zły, jeśli nie gorszy niż faszyzm i nazizm. Co nie znaczy, że faszyzm i nazizm jest lepszy niż komunizm. Według mnie faszyzm, można powiedzieć, że każda z tych trzech, zarówno faszyzm, nazizm, jak i komunizm ma plusy, ale tylko i wyłącznie, podkreślam, tylko i wyłącznie w założeniu. Ponieważ teoretycznie, nie, przepraszam, praktycznie faszyzm, nazizm i komunizm no, mają, wzajemnie się zwalczają, co w rezultacie doprowadziło do wiadomo do czego. Ale wróćmy do naszego 1919 roku. Idzie komunizm, więc Piłsudski postanawia, póki jeszcze jest czas i póki jeszcze Rosjanie nie umocnili się na własnych pozycjach, postanawia zaatakować tymi siłami, które mam, zrobić atak wyprzedzający. I wychodzi to całkiem dobrze. Jest odbity Lwów, Wilno i powoli do pewnej granicy Piłsudski postanawia się przy pewnej granicy ustanowionej przez pewne rzeki w porozumieniu z pewnym generałem z tak zwanej Gwardii Białej, która walczyła również z bolszewikami w Rosji, postanawia, że w razie czego będzie taką armią odwodową dla tego ów generała z Białej Gwardii. Niestety ta cała Biała Gwardia zostaje pokonana przez bolszewików i bolszewicy z jeszcze bardziej zmasowaną siłą nacierają na nasze pozycje. W rezultacie czego przez 1919, właściwie końcówkę tegoż roku i praktycznie cały 1920 rok, Polska cofa się. Cofa się praktycznie aż do Wisły. I tutaj trzeba się na chwilę zatrzymać, ponieważ mówi się o cudzie nad Wisłą. I podkreślam tutaj słowo nad. I jest to po części prawda, ale też nie. Dlaczego? Ponieważ owa bitwa na przedpolach Warszawy nie rozegrała się, jak sama nazwa mówi, na samych przedpolach, ale 120 km od miasta. Nie oznacza to, że to nie był cud, bo różnie można to nazywać. Ja tego cudem raczej bym nie nazwał, ale to jest moje prywatne zdanie i proszę was, uszanujcie je. A mianowicie dlatego, że zarówno Piłsudski postanowił opracować plan pokonania Rosjan i stworzenia specyficznej obrony, ale generał Rozwadowski zauważa pewną lukę w umocnieniach armii radzieckiej. Przepraszam, armii bolszewickiej. Armia radziecka to po 1947. Ano, bolszewicy w pewnym momencie, kiedy, wiecie, jest mamy obronę i są na poustawione oddziały na niej, to w którymś momencie tej całej obrony następuje przerwa. Jest miejsce, które nie jest bronione, nie jest obsadzone przez praktycznie nikogo. A tam mamy nasze oddziały. Więc co postanawia generał Rozwadowski? Generał mówi naszemu marszałkowi, że postara się opracować plan tak, żeby wyszedł na naszą korzyść. Rozwadowski ten plan opracowywuje,
I w momencie, kiedy opracowany przedstawia Piłsudskiemu. Piłsudski jest tym planem zachwycony i postanawia wcielić go w życie. Wciela plan. Tutaj odsyłam was do innego materiału na YouTubie, gdyż aż tak bardzo się owym tematem nie interesuję, nie zajmuję. Są osoby, które lepiej to wytłumaczą. I w 1920 w sierpniu, a konkretnie 15 sierpnia, a nawet parę dni wcześniej, wychodzi kontruderzenie, kontrnatarcie znad Wieprza. Wieprz to taka rzeka, którą nasze oddziały przekroczyły i zaraz po przekroczeniu postanowiły uderzyć na siły bolszewickie. Niestety obrona bolszewicka, tudzież stety, załamuje się w pewnych miejscach, a w pewnych miejscach rusza do ataku. Ale z powodu kontrnatarcia, z powodu uderzenia znad Wieprza, oddziały, które zaatakowały, muszą się cofnąć. Muszą wrócić i bronić własnych tyłów, bo inaczej zostaną okrążone, w rezultacie czego zostaną całkowicie unicestwione. I tak też się dzieje. Sowieci, przepraszam, bolszewicy. Sowieci to później. Po 26 roku. Bolszewicy wycofują się. Wszystkie ich armie muszą się wycofać z tego względu, że natarcie znad Wieprza wyszło lepiej niż zakładano. Więc z naturalnych przyczyn cała armia bolszewicka musi się wycofać. Wycofują się i od tego momentu praktycznie Polacy cały czas są w natarciu. I 15 sierpnia można uznać za dzień przełomowy, z tego względu, iż wtedy uderzyły pełne polskie siły i te siły sprawiły, że bolszewicy musieli się cofnąć. Od tego momentu bolszewicy cofali się, cofali, 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 aż w końcu stwierdzono, że tak być nie można dalej walczyć, trzeba podpisać jakiś pakt, jakąś ugodę. Na co bolszewicy, widząc to, że nie mają szans zaprowadzić komunizmu w Europie, zgadzają się na to. W 1921 roku zostaje podpisany traktat ryski w mieście Ryga. Różnie jest to nazywane. Pokój ryski, traktat ryski, porozumienie w Rydze. Ma to różne nazwy, ale chodziło w tym o jedną rzecz. O zakończenie wojny polsko-bolszewickiej. Jakimś rozejmem, pokojem pomiędzy obiema stronami. I wyznaczeniem odpowiedniej granicy. I ta granica została ustalona. Polacy się za nią cofnęli, Rosjanie zatrzymali się na swojej stronie i do 1939 roku trochę szanując, trochę nie, ten cały pokój w Rydze mniej lub bardziej napadali na naszą wschodnią granicę, ale to jest temat na zupełnie inny materiał. I w 1921 tak naprawdę rozpoczyna się odbudowa państwa, która prowadzi do różnych reform, do zmian w polityce, gdzie zamiast króla wybieramy prezydenta, mamy prawa wyborcze zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Pamiętajmy, że Polska jako jedna z pierwszych w 1918 roku po odzyskaniu niepodległości daje prawa wyborcze kobietom. To należy pamiętać jako jedna z pierwszych w Europie. Bo nie pamiętam, czy na świecie też, ale pokojowy kraj, jakim jest Szwajcaria, dla kontrastu, prawa wyborcze kobietom ustanawia chyba w 1973 albo 1974 roku, jakoś tak, więc
Wiecie, Szwajcaria, która uniknęła praktycznie dwóch wojen światowych, trochę jest w tyle. No, ale wiadomo, Szwajcaria nie miesza, zbytnio się do polityki nie miesza przez szwajcarskie banki. A jak wiadomo, jeśli masz gdzieś banki, no to raczej no nie zaatakujesz tego państwa, ale tak? Ale w 1926 roku dochodzi do przewrotu majowego. Oczywiście Piłsudski po pokoju w Rydze odsuwa się od na boczny tor, odsuwa się z polityki i stara się wieść jakieś normalne życie, ale patrząc na to, co dzieje się w kraju, co dzieje się w Warszawie, co dzieje się w polskim Sejmie, parlamencie, postanawia interweniować. I w maju 1926 roku, jak sama nazwa wskazuje, dochodzi do przewrotu majowego. Część żołnierzy jest po stronie rządu, część żołnierzy jest po stronie Piłsudskiego. Nie wdając się w szczegóły, zostaje ustanowiony pewien kompromis, na który zgadza się zarówno rząd, jak i Piłsudski. I w rezultacie czego Piłsudski zajmie się armią, natomiast rząd zajmie się polityką. I tak też się działo. Później oczywiście Piłsudski przekazał, stopniowo przekazywał władzę nad polskimi siłami zbrojnymi innym. I ostatecznie marszałek umiera w 1936 roku. Pamiętajmy też, że Piłsudski chciał po tym, jak Hitler doszedł do władzy w 1933, chciał wyprowadzić kontruderzenie w kierunku III Rzeszy. Takie, wiecie, prewencyjne. Że, bo dostrzegał, jako że był dość już w 1936 roku stary i mocno niedomagał oraz bądź jego mózg już powoli przestał normalnie funkcjonować, przepraszam za błąd, nie po tych strzępach informacji, które widział, które otrzymywał, stwierdził, że warto wyprowadzić uderzenie prewencyjne na Niemcy w porozumieniu z Francją. Jak wiadomo, nigdy do tego nie doszło, a szkoda, bo może byśmy cieszyli się odzyskaniem niepodległości dłużej niż do 1939 roku i pamiętnego 1 września, kiedy to zarówno III Rzesza, jak i Związek Radziecki nas zaatakowały. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i pamiętajcie o ocenie filmu. Dziękuję.